Dla PKO Banku Polskiego zaangażowanie w upamiętnienie żołnierzy wyklętych jest bardzo naturalne. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy Bankiem Polskim, więc wszystkie tematy związane z naszą historią i z naszymi dziejami są niezwykle ważne. Po drugie, temat taki właśnie jak żołnierze wyklęci, temat, który no, tak mocno splata się z naszą historią, również tą najnowszą, no, i przez lata był właściwie zapomniany, odsuwany na dalszy plan, no, wymaga szczególnego upamiętnienia. No, najbardziej urzekający są ci ludzie, którzy nie są jakimiś postaciami z brązu czy z jakiegoś drogiego kruszcu, tylko są zwykłymi ludźmi, którzy jak każdy mieli swoje marzenia, mieli swoje pasje, swoje plany na przyszłość, ale po II wojnie światowej z różnych względów okazało się, że zdecydowali się walczyć o wolną Polskę. Staramy się być zaangażowani w różnych wymiarach i w takiej właśnie przestrzeni publicznej, tak jak tutaj z tą siatką za moimi plecami, ale również poprzez zaangażowanie w koncerty, które będą towarzyszyć właśnie 1 marca w tym uroczystościom związanym z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych, no ale również w taki sposób bardzo bezpośredni i lokalny, na przykład angażując się w wysyłkę książek o tematyce takiej żołnierzy wyklętych, na przykład Ince, bohaterce właśnie wyklętej, do szkół, do bibliotek, razem z lekcjami historii. PKO Bank Polski. Dzień dobry.